A, za tę robotę dostaniemy 100 orenów. No. Okej, zbliżamy się. Przeklęta pogoda. Nie, wielebny pewnie w środku jest. Nie powinno padać. A gdzie toż wielebny? Ile alkoholu? Zaraz, to czytaliśmy? Nie. Jeszcze było coś o zakończeniu. O, to. Okej. Pewnie jest w kaplicy. Się modli, żeby nam się powiodło i żebyśmy wrócili cali. A nie, jest tutaj. Mów szybko. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza, niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę, Abigail. To zła kobieta. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestię i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda. Mów szybko. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzierać, jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny wiedźmin. Też wyglądał na chojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie! Bo uciekł! Ja nie mam w zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa, wiedźminie. Cała wioska się ich boi. I nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj, nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli,
że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. No tak, o to chodziło. I nowy level. Bestia znów uderzyła. Smokłe kury! Chodźmy więc do tego... Harena? Harena. Ile kasy mamy? 142. Dobrze robi na włosy. Oczywiście przysyła cię wielebny. Oczywiście. Jakoś ci nie wierzę. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Znalazłem takie kości. Wyglądają na krasnoludzkie. Stój, nie tutaj. Chcesz, żebyśmy obaj mieli kłopoty? Nie udawaj, świętoszka. Masz tyle kontrabandy, a boisz się pudełka z grą? Instynkt samozachowawczy. Wolę się nie wychylać. Wielebny ma bzika na punkcie tej gry. Czyli wiesz, co to jest? Tego nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i hazardem pachnie. Najlepiej popytaj krasnali. Coś na pewno powiedzą. Dzięki przynajmniej za to. Gadaliśmy z Zoltanem, więc... Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy Wiedźmina. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz, ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuje. Pomogę ci, ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam, umowa stoi. Przeklęte umarlaki, nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego klienta. Gdzie mam szukać tych utopców? Jak to gdzie? Nad brzegiem rzeki. Wyłażą z wody po zmierzchu. No tak. Wiedźminie? Czym handlujesz? Wszystkim po prawdzie, ale ciężkie teraz czasy, więc wybór mały. Pokaż, co tam masz. Klient nasz pan. Pan. Nie. Pochodnia się przyda do oświetlania. Myślałem, że będzie miał książkę o kulach może. A zaraz, do nocy trzeba posiedzieć. Tak. A i nowe talenty. Thank you.
A to pod wpływem ciężki orzech do zgryzienia. No ale okej. Oj, 16 godzin się wyśpisz, Geralt. Ten nie spać, a my do roboty. Zapiszę sobie. No, może na innym. Są tam. No cholera jasna. Wow. Ile tych mózgów trzeba było tam brać? Kiedy zadania? Nie chcę krwi, chuli. A trzech bestii. Okej. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nenduan Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brok umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Jesteśmy neutralni, jako że jesteśmy wiedźminami. Bierzcie towary. Zapłacimy ci. Znaczy wiedźminami. Nie jesteśmy przestępcami. Mamy trochę złota, skór i ziół.